on psychedelic dream of feeling like the leader. I can't let it deepen or I'm a leaver. No, I don't need. Dzień dobry, z tej strony Harold 2K. Witam was na długo oczekiwanym jakimkolwiek vlogu, bo w tym roku praktycznie nic się na YouTube nie pojawiło ciekawego z mojej strony. Ale dzisiaj jest PGA. Jest o wiele mniejsze niż zawsze, więc zobaczymy różnicę między tym, co jest dzisiaj, a tym, co było 2 lata temu. Dzisiaj to tylko 2 hale, zamiast 6 chyba. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już tutaj jestem bardzo blisko. Więc teraz będziemy na miejscu. Byłem tutaj dzięki portalu benchmark.pl. Wygrałem u nich bilecik na piątek, więc spoko. No, jestem trochę spóźniony, bo ogólnie pociąg miałem mieć o godzinie 10. Tu mamy ładny widok na dworzec w Poznaniu. Razem z Avenidą. Dobra, let's go. Pierwsze wrażenia są takie, że jest naprawdę dużo ludzi. Zawsze w piątek był taki odpoczynek, taka chillerka, a dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo ludzi. To mi się nie podoba akurat. Spodziewałem się, że będzie nawet mniej niż normalnie, o, chyba jest o wiele więcej. So you know we going psycho. Dre up in his hole, popping off like a sniper. Everything I said I meant it, I can speak a typo. Scars in the cut, bitch, come fuck with the icon. I don't really need a fucking thing but myself, triple threes on my soul, ain't up for sale. Living out the dream, I plan to see for everybody else. On the scene, got the team counting up their wealth. I'm talking millions, talking rare civilians, talking that feeling you get when you start switching from a hero to a villain. Make them pay attention, we the new way with the vision. We don't need no assistance, feel like Kobe with the pivot. I don't like this talk, let the shrooms do the talking. I ain't looking well, while long as my angels staying all in. Bitches know God, what you thought, drop the sauce in. Looking in the kitchen with a volley, gon' get lost in. Psychedelic dream of feeling like a leader. I can't let it deepen, or I'm a leaver. No, I don't need a girl, cause I'm a diva. Shout out all this, we can never leave without my ear. Psychedelic dream of feeling like a leader. I can't let it deepen, or I'm a leaver. No, I don't need a girl, cause I'm a diva. Shout out all this, we can never leave without my ear. Pop out, 4 deep, I make it 5:19. LA, I'm in my prime. Blessing, fall down in the sky. Quick to grab a toolie if you messing with my God. Praying like the reaper, I'm staring at demons creeping. I'm leaving her in the morning and making a great escape. Everything happens for a reason. The angels just interceded to take me out of the season. No weather change. Welcome out to Hollywood where everybody's acting. Slept in cars around couches, ain't had no mattress. Y'all seeing in two, but my vision a third eye. Me and Angie Divas living 2035. Tutaj mega biało, więc macie moje audio. No i zwiedziłem wszystkie hale. Ogólnie jest to coś, czego oczekiwałem. Mało wszystkiego, bo jest ponad 3 razy mniej wszystkiego. No ale ludzi jest więcej niż powinno być w piątek i były często jakieś kolejki do niektórych rzeczy. Zazwyczaj jeden dzień mi nie starczył, aby zagrać i obejść wszystkie hale i tam zobaczyć. A tutaj w 4-5 godzinek zagrałem wszystko, co chciałem i zobaczyłem wszystko, co chciałem. W dla mnie najważniejszej strefie indie, połowa gier, jaka tam była prezentowana, to były gry, które wcześniej graliśmy na przykład na streamie razem, czy ja je sam ograłem wcześniej na jakichś tam wersjach testowych na Steamie. Więc no ogólnie było dla mnie troszeczkę tam nudno, ale były tam niektóre jakieś takie perełki, których jeszcze nie grałem. A oprócz strefy indie zagrałem sobie tylko w 2 inne gry, czyli to były Smurfy, które były takie sobie, i Hot Wheelsy, które myślałem, żeby nie kupić, ale jednak ich dobrze, że nie kupiłem, bo były takie se też. No a co? No reszta była nieciekawa, albo już dawno wydana i ograna. Co do eventów, ja tam nie brałem udział w żadnych eventach, więc to mnie nie interesuje zbytnio. No i w sumie to tyle chyba, nie? Koniec końców fajnie było, w końcu po 2 latach przerwy być na takiej imprezie i poczuć się jak kiedyś. No spoko. Szkoda tylko, że tak mało było tych wystawców, nie? No, najbardziej spodziewałem się Xboxa, że się pojawi z Forzą, bo oni co roku byli. No a w tym roku ich no niestety nie było. No ale pojawił się Ubisoft z ich czołową marką The Crew 2 XD. No i to by było na tyle. Wbijajcie na mojego Twitcha, link w opisie i pa pa.
But like if you believe, man.